Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no cóż, w szachach bywa tak, że czasami mamy wpadki na szachownicy, szybko przegrywamy z jakiegoś prostego błędu lub niewiedzy debiutowej. Tak było i w tej partii. Gary Kasparow tutaj grał z Mamet w partii błyskawicznej. W Zagrzebiu, w Chorwacji, partia była rozgrywana tempem 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika. No i zapraszam serdecznie do analizy. Zawsze to nam może troszeczkę pomóc na czyichś błędach, żeby nie powielać właśnie błędów. Właśnie tutaj Kasparowa w tym wypadku. No i spróbujmy sobie poanalizować tą krótką partię i jakieś tam odnogi, które mogłyby powstać. D4. Ten ruch to jest standardowe posunięcie mamedierowa D5 ze strony Kasparowa, C4. No i Kasparow po prostu zbił pionka, czyli mamy przyjęty gambit hetmański. Masa tutaj jest teraz możliwości, jakie można wykonać: można skoczek F3, można E3, można E4. Skoczek C3 się również widywało kiedyś częściej, no ale tutaj E3 spokojnie zagrał sobie Azer, i w tym, w, w tym momencie następuje bardzo ciekawe zagranie. Oczywiście, można też można zagrać sobie i skoczek F6, można E6, można A6, C6. Wiele możliwości jest, ale E5 chyba jest takim ruchem najczęściej spotykanym w tym dokładnie układzie i to jest dobre posunięcie czarnych. I moi drodzy, od razu powiem dlaczego ten ruch jest dobry. Bo jeżeli białe by się skusiły na bicie tutaj pionka na e5, no to to jest fatalne zagranie. To jest chyba najgorszy scenariusz, jakie białe mogą tutaj wykonać dlatego że jest szybka wymiana hetmanów i w tym momencie gramy sobie bardzo fajnie figurami. Skoczek c6 od razu atakuje piona. No i oczywiście można wybić tutaj pionka. Skoczek wybija Czarne nie mają żadnych problemów z rozwojem figur i białe są zderoszowane. No ale powiedzmy, jakby tutaj białymi bronić tego pionka uparcie i atakować tego, to po prostu goniec E6 z obroną, z opcją długiej roszady i próbujemy sobie grać pionek, pionkiem na F6, żeby te centrum rozbijać, wyprowadzać sobie w sposób naturalny kolejne figury. To by było dosyć proste dla, yy, dla czarnych. No ale po E5 oczywiście yy, Mamadiar wie o co tutaj w tej pozycji chodzi. Yy, przepchanie też jest nie najlepsze yy, z tego względu, że tu bardzo łatwo te centrum podważać czarnymi, więc należy tu próbować grać szybko figurami. Mamadiarow zagrywa skoczek na F3. Zauważcie, troszeczkę wygląda to gambitowo. No i Kasparow przyjmuje tutaj tego pionka na d4. Goniec odbija na c4 i pojawia się pewnego rodzaju pułapka. Z tego względu, że jak czarne wybiją sobie kolejnego pionka, no to dzieje się bardzo zła rzecz tutaj. Mianowicie, możecie oczywiście spróbować zgadnąć, zatrzymać sobie materiał i jest to ruch, uwaga, goniec f7. Z szachem wybijamy tutaj pionka. Król jest. Y Atakowane, nie można wybić oczywiście, bo leci hetman, więc trzeba zagrać, he, trzeba zagrać królem na E7. No i teraz pytanie, czy wymienić hetmany, czy nie? Otóż odpowiedź jest jedna. Nie wymieniamy hetmanów, gdy król jest zderoszowany. Zobaczcie, żadna figura czarnych jeszcze nie wyszła, a z szeregu wyszedł król. Znaczy, tak mogłoby być oczywiście, więc hetmanów nie można za żadne skarby wymienić, tylko atakować. No i hetman B3 byłby takim zasadnym posunięciem, aby bronić tego gońca. Na przykład jakby czarne tu się pokusiły o bicie, to królem po prostu wybijamy, nic nie grozi, a e, nic nie grozi dla białych, a grozi wieża E1. No już z totalną masakrą jeszcze koniec na G5. Wszystko wchodzi jak w masełko, moi drodzy. Tak mogłoby być. Oczywiście Kasparow zna te pułapki, no wszyscy znają praktycznie te pułapki. To są już proste rzeczy. No i po zagraniu e, Goniec bije na C4, Kasparow zagrywa skoczkiem na F6, co też, no, niestety, nie jest najlepszym zagraniem. Wydawałoby się, że jest normalnym ruchem. Otóż, moi drodzy, jak należy zachować się tutaj jeszcze czarnymi? Bo to też warto się troszeczkę poduczyć. Goniec zagrywa na B4 z szachem, tak mogłoby być. To jest lepsze zagranie. Tutaj trzeba było się zasłonić po wymianie. Zauważcie, że już czarne wyprowadziły kolejną figurę, są blisko zrobienia roszady. No i teraz, na przykład, jakbyśmy tutaj wybili. Też nie jest najlepszym zagraniem, ale też już tragedii nie ma, bo po tym samym wybiciu król E7 y, i po wymianie hetmanów, co już jest y, teraz... Y że tak powiem, koniecznością. E, tutaj wybijamy sobie białymi, no i równo w materiale, król deroszowany. ta pozycja jest minimalnie lepsza dla białych, aczkolwiek tutaj myślę, że blisko remisu. E, no ale w tej pozycji po gońcu bije na C4, skoczek zagrał na F6, tak było w partii, no i e, trzeba jakoś e, zareagować konkretnie, no bo jakbyśmy tu na przykład wybili sobie skoczkiem na D4, czy pionkiem na D4, to mamy taką zwyczajną pozycję, myślę, że Kasparow byłby zadowolony z tej gry, ale jest hetman B3. Zobaczcie, takie standardowe działko strzela tutaj w punkt F7 i jest bardzo niebezpiecznie. Oczywiście, goniec E6 istnieje, ale zobaczcie, co się dzieje. Można by było wybić. Tu jeszcze wisi na B7, na E6 również wisi. Chodzi o to żeby tutaj rozwój figur był jak najszybszy ze strony białych, żeby przeciwnika atakować. No cóż, to by było chyba najlepszym zagraniem tak naprawdę w tym momencie, ale Kasparow zagrywa hetmanem na E7. Fatalny ruch, blokuje gońca, no ale to zrozumiałe. Chce bronić piona. No tak wydaje mi się, jakby tu Kasparow po prostu zapomniał, jak się gra w szachy. Moi drodzy, w tym momencie Mamediarow zrobił posunięcie pod tytułem Krótka roszada. I Kasparow poddał partię. E, coś nieprawdopodobnego. Poddał partię dokładnie w tym momencie. E, niektórzy się zastanawiają, no ale dlaczego, po co i e, dlaczego tak szybko? Siedem ruchów. Już tłumaczę, bo na najwyższym poziomie to już jest jasne, że to jest wygrana białych. Sobie sprawdźmy dlaczego. Na przykład, jeżeli byłoby bicie teraz pionka, powiedzmy czarne, chcą zdobywać materiał, no to myślę, że dosyć proste zegranie wieża E1 kończy partię. Tu już po linii E masakrujemy przeciwnika. Koniec, koniec partii, tu wszystko wchodzi. Tu wieża wchodzi zaraz na E3. Skoczek, goniec kontroluje. Wszystko podwisa. No, warto sobie samemu też dokładnie sprawdzić. Jeżeli na przykład no D3 byłoby takim zasadnym posunięciem, żeby nie otwierać linii, linii E przede wszystkim, no D3 wydawałoby się dobrym, ale białe nie mogą tracić czasu na to, żeby tego pionka zbijać. Tylko atakować. I skoczek G5 robi się niezwykle gorąco na polu F7, i tu jest bardzo trudno już teraz grać w szach. Powiedzmy, skoczek C6 mi się narzuca, żeby zrobić tutaj takie widełki na Hetmana i, i gońca. No ale mamy na przykład zagranie goniec w 7 Król już jest zderoszowany, i prosty ruch, na przykład taki no, zdrowy, wieża D1 z opcją wybicia. I po linii D staramy się atakować tutaj króla. Też pozycja się rozsypuje. No, w zasadzie tutaj nie ma kompletnie co grać. Jeszcze tak mi się troszeczkę narzuca w tej sytuacji taki ruch skoczek C6, żeby od razu tutaj spróbować zaatakować Hetmana i gońca. My tutaj białymi spokojnie moglibyśmy wybić na D4, ale skoczek A5 wydaje się groźne. Niestety jest Hetman B5, niespodzianka, i chodzi o to, że tutaj jest szach yy, i atakujemy od razu skoczka, więc skoczek musiałby raczej wrócić. No ale po tym ruchu mamy wieża E1 i pozycja się znowu sypie. No na przykład, nie wiem, goniec na E6 nie dość, że możemy tutaj wybić. Tu wisi, tu wisi. D4, D5 jeszcze grozi. No wszystko jest już tutaj pozamiatane. No moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć po tym posunięciu? Kasparów się poddał. Chyba słusznie, wiecie, o co tutaj się kroi. No, a Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej miniaturce. Pozdrawiam serdecznie, cześć.